Fataha, Królestwo Szotów. No, no, nieźle. Kabaret. Nie, Gimper śmieje się ze mnie. O, dobra. Widać, że... Ty się lubisz ze mnie śmiać, tak, i szydzić. Dawaj, dawaj. Tutaj to reklama. Dzielą się na... Mamy Overwatcha. Sobie dołączaj, idziemy z fantastycznych postaci. Mi się bardzo podobało. Wam się podobało? Mam nadzieję, że pięć. Ale heca nie ma mnie. To prawda, ciężko się oglądało. Myślę, że chłopaki nie spodziewali się takiego zainteresowania, jakie było. I trochę im się przeciążyły serwery, bo już na poprzedniej gali było ok. Więc mi się wydaje z tyłu. Pączek, czekamy na jakieś tyłu, czekamy. Monika, skąd mam widzieć, jak włosy Gimpera? No przecież ja go znam. Znajesz mi takie. No nie, no ma czapkę, no to skąd mam widzieć, jakiego włosy? Dobra, dawaj dalej. No. Mamy na kolejną galę, może słuchajcie, się uda. Czy niewyjaśnione tajemnice świata? Jak wielki jest kosmos? Co się stało z moim starym 14 lat temu? Co Patrykos mówił do Pączka? Pączek, czekamy na jakieś koszulki. Płaczą mężczyźni, no. Sylwester Wardenga niestety padł na deski. Błoński powinien być takim ostatecznym bossem w grze komputerowej, że wszyscy dobrzy bohaterowie robią wyprawy do lochów, żeby go tam pokonać i walczą z jego sługami. Na koniec jest, oni na koniec zawsze przegrywają. I to jest taka historia bez happy endu, że Błoński jest ostatecznym Lejneman, powinien mieć 60 lat, dalej się pizgać na Fame MMA 95 i powinien być nie do pokonania. Albo powinien przyjść jakiś nowy, niesamowity bohater typu Dis. Powinien przyjść Norbert Dis Gierczak i zawalczyć z Kacprem Błońskim. I to po... Wiesz, co to jest Dis? Nie, nie wiem. Wiem, kto to jest Kacper. Powinna być największa bitwa dwóch Vilainów o to, kto dostanie nowy pas tego Vilaina, którego trzeba pokonać. Czego się tak przesuwasz do mnie? Kurwa. Konać potem znowu przez jakiegoś dobrego bohatera, wiecie, o co chodzi? To jest walka, na którą nie zasługujemy. I oni wzrostowo chyba i wagowo nawet blisko, znaczy Dis jest chyba trochę większy, ale on, chociaż on teraz ćwiczy i schudł dobrze, Norbert. On może być w wadze Błońskiego teraz, raper, Norbert. Tak? Wojtek Gola. Tak, Dis jest takim raperem, on tam rapuje, no tak. Wiesz co robić. Ocetka, wszyscy ubieramy się na golowo. Ten jeden uczeń coś źle się ubrał. O tak, to totalnie Voxel. Tak mi dopasuje do niego. O, to mi się też podoba. Biedny Sylwek, ale zrobił pięknego orzełka na śniegu za to, słuchajcie. Sylwek przyjęty w ogóle strasznie. Tam widziałem w wywiadach, to taki no bardzo jest z siebie niezadowolony. Ciekaw jestem, co wy o tym... Zajebiste. Ja myślicie, dawajcie znać, czy... Kurwa, sędzia mi mówił, że nie wstawał. Ale nie, że masz się nie ruszać. Fataha nie gryzie, a Fataha pożera. Ja przy... Najlepsze jest to, że sędzia mi... Ja wstałem po 20 sekundach, a sędzia ten mówi, leż. Mówię, kurwa, to nie będę leżał. Wiedział, co robi. Bo on specjalnie pod memy mi kazał leżeć. Przyznam się, że myślałem, że troszeczkę więcej pokażę. Choć mam wrażenie, że warunkami fizycznymi po prostu miał mega ciężko do Kacpra, nie? To znaczy 17 cm różnicy chyba zasięgu w rękach, no to jest mega dużo i było czuć, że za każdym razem jak próbował podejść... To 17 jakby łącznie na dwie ręce, czy z jednego ręka jest dłuższa twoja o 17 cm? Nie, chyba zasięgowo, w sensie, że jak ja rozłożę ręce, to mi mierzyli zasięg i mu, i to 17 cm. Okay. No ale wiesz, to jest jakby, to nie jest tak, że jedna ręka, że to się dzieli na dwa, bo jak zadajesz cios, to ten bark, wiesz, cofasz i... No, ale kurwa, okay, nie wiem, nie znam się, ja nie umiem... Nie znam się. Się nadziewał na rękawice Kacpra. Oczywiście, no nie odmawiamy Kacprowi bardzo dobrego przygotowania też do walki. Nadziewałeś się na rękawice Kacpra. Ale to trochę tak było, wiesz co, chciałeś go uderzyć, ale nie dosięgałeś i się nadziewałeś na jego rękawice. Dobrze, po drodze. Wiesz, dobrze, że nie zrobił tak, że mnie złapał za czoło i mnie trzymał za czoło, ja bym machał. On by mnie trzymał za czoło. Walki, ale no na pewno Sylwek miał mega trudno. Próbował obalać, widać było, że starał się, ale no ciężko, ciężko to szło. Więc dawajcie znać, co wy sobie myślicie. Wojtek Gola myśli sobie, że jest tatą, a ty starszy brat, a to ja. To, nie wiem, co to za rodzina wesoła Michała Staszewskiego, który wykonał ten mem, ale pozdrawiam cię, Michale. To jakbyś potrzebował pomocy, to daj znać po prostu. O, tu mamy interfejs Wiedźmina. No, ale Sylwek fajna stylowa. Podobało mi się z tymi znakami słowiańskimi. Pasuje to do niego. Chłopak, mąż, konkubę. Konkubent to jest takie słowo, że pasuje. Każdy. Może ty zawalczysz, co? Zaczynij. Czekaj, jeszcze tak trochę, daj. Do śmiechu, czy ci tak będzie. Na walce Kiza, o nie, i dziadki usnęły. Tak było, no jak na walkę wieczoru, to było mało dymów, bardzo zachowawczo obaj panowie, zarówno Kizo, jak i Arab. No szkoda, szkoda, że więcej się tam nie podziało, bo tak myślę, że wiele osób na to czekało. Bardzo statycznie. Znowuż, no, Arab podjął walkę, pamiętajcie, chyba 3 dni przed. Kizo wiedział, że to zupełnie inny przeciwnik, więc myślę, że grał bardzo bezpiecznie. Arab też wchodził na świeżo, więc też pewnie chciał zagrać bezpiecznie, no i to tak wyszło, jak wyszło. Ale może chłopak
chłopaki jeszcze jakieś fajne widowisko pokażą na następnych galach. Top 10 momentów na Fame MMA. O nie, tak było niestety. Aczkolwiek zrzucę wam radę może na kolejną galę. Ja zauważyłem, że jak oglądałem mi się, wylogowywałem się, zmieniłem przeglądarkę, to była masakra. Miałem 50 minut problem, żeby się zalogować. Więc spróbujcie poczekać next time i to... No, u mnie to działało, nie? Nie wiem, czy u was zadziała. Gruby zawiadowca, sławna postać z bajki Tomek i przyjaciele. Ale jeżeli chodzi o poziom widowiska, panowie dowieźli 200%, słuchajcie. Ja stawiam na Wardęgę. No kurwa, przykro mi w chuj. Ale to było tak szczere, jak on to powiedział. Bardzo mi się to podobało. Serwery Fame MMA są jak mózg Moniki, nie istnieją. No tak, cóż można dodać. You can defeat me, I know. Co chamskie? Ja wiem, że to o tej... Co? Dziewczynie. Ale czekaj, bo ja nie słyszałem. Ale to było tak szczere, jak on to powiedział. Bardzo mi się to podobało. Serwery Fame MMA... To... O tobie? Nie. No to nieładnie, ale cię wyśmiali. A, nie, nie mogę. To nie. No ty masz Monika na imię. No wiem, ale... No to o kogo chodzi? O kogo chodzi? No zobaczymy, czy wiesz. Ludzie nie wiedzą, że nie mam mózgu, ale o jaką Monikę chodzi? Jedna Monika, o której mówią, że nie mam mózgu. No to jaka? No ta, która, co mi pokazałeś 2 dni temu w wideo, co wywiad dawała. No i gówno prawda, tu nie chodzi wcale o najlepszą polską dziennikarkę, dlaczego? Tylko chodzi o Monikę z Teamu X. I widzisz? Nie. No tak! Ale myślę, że chodzi właśnie o dziennikarkę. Nie, dlatego, że nie, bo jest ostatnio powiedział Nitro, że H w języku hiszpańskim się nie istnieje. Jak widzisz H, to tak jakby nie istniało. Czyli nie mówisz hasta la vista, tylko hasta la vista. I chodziło o mózg, że nie istnieje jak mózg Moniki z Teamu X. I widzisz, nie znałaś żartu. Dlatego cię przepytałem. MMA są jak mózg Moniki, nie istnieją. No tak, cóż można dodać. You can defeat me, I know but he can. I Arab uśmiechnięty. Kiedy rodzeństwo powie, ledwo cię dotknąłem. Jeden Sylwek z tym okiem. Mi się podobał, był jeszcze taki memik, że chodzą plotki, że Sylwester Wardęga trenował u Różala. Sylwek z podbitym okiem i Różal też z podbitym tak samo okiem. Jaki ojciec, taki syn. Oszukiwało się na testach sprawnościowych. Ojojoj, to cytat z filmu Sylwka. Oczywiście trener policji. No i tak, ojojoj. No biedny Sylwek. Ojciec, ja, bojowe zadanie. Mama, jak było w Warszawie? Ja. I tutaj czapka KKS Lech Poznań. Kiedy kurator wejdzie do domu i staracie się udawać normalną rodzinę? Ja bym się nie nabrał chyba, co mogę powiedzieć. 1,80 m, 1,79 m, 1,78 m. A to niepotrzebne, a to okej nawet. Ja po pierwszym dniu w nowej szkole. To nie wiem, czy to dobra szkoła, mordo. Ale kocenie było ważne zawsze. Kocili was? Mi dam na ręce tylko... Kurwa, ty się z nimi śmiejesz. Nieładnie. Coś długopisem na was grali chyba i chillerka. No i było git, jakoś nie było hardkorów. Nauczyciele zawsze z tym. Ty masz ze mną jakieś więzy emocjonalne? Tak. Jakie niby? No takie. Zjedz ciastko, kupiłem ci. Ludzie się nie śmieje, dawaj. Walczyli. No pewnie mądrze, bo to tak mało mądre zachowania z perspektywy czasu, jak człowiek sobie pomyśli, ale... Zawsze wesoło. Ej, w ogóle są dobre memy na grupie, chciałem powiedzieć. To mi... Nie widzisz, ma jeszcze ślady na twarzy. Mi się podoba. Chciałem was pochwalić, bo tak Burę Freeze, największy youtuber, przed Burę wam dał. On to teraz znany muzyk, więc to trzeba się liczyć z jego słowami. Nutka bardzo ładna od Freeza w ogóle. Polecam, można sobie posłuchać. Pewnie Yahoo coś będzie oceniał niedługo, albo już ocenił. Ale no tak w poprzednim odcinku ja też tu powiedziałem, że no tak średnio. I tak czuję, że jest lepiej. Zdecydowanie jest lepiej. Myślę tej memami przy fejmie naprawdę good job, ale nie chwalę za mocno, żeby tam sodówka co niektórym do głowy nie uderzyła. Kubańczyk versus Malczyński, mróg. Pierwsza runda TKO. Tak było! Autentycznie zaczęła się walka, wywaliło mi streama i jak on wrócił, to Malczyński już leżał na ziemi. Strasznie dziwne. No ale Żyćko, tam coś mu chyba w nodze chrupnęło, nie? Czy coś, bo on tam parę takich kopów mocnych dostał. Nie widziałem tego, muszę powtórkę zobaczyć. Patrz, jak dobrze gwiazdy dzisiaj widać. Dąż papieru S4, 6 wardęgowane. Nie rozumiem. Dąż papieru... Nie wiem. Nie wiem, czy powinniśmy nawet... No jakbyś nie gadała, to byśmy słyszeli, o co chodzi. Takich kopów mocnych dostał. Nie widziałem tego, muszę powtórkę zobaczyć. Patrz, jak dobrze gwiazdy dzisiaj widać. Dąż papieru S4, 6 wardęgowane. Nie wiem, czy powinniśmy nawet taki spoiler, może zablurujmy nazwę. Rozumiem. Monika, już po raz trzeci to przewijam, bo chcę usłyszeć, o co chodzi. I Gimber to tłumaczy. Gimber to tłumaczy, a ty się wtedy odzywasz i ja nic nie słyszę. Możesz 10 sekund nic nie mówić i usłyszymy wtedy dokładnie, o co chodzi.
nazwę bohaterki. To będzie wiedział, ten będzie wiedział, ale... Ale tak. Be loud, I fear no... Nie wytłumaczył. Man, but that thing, it scares me. Aj, Zeus. Tak jest, kochani, kto nie wiedział, słuchajcie, w zeszłym tygodniu, w niedzielę odbył się show mecz w ramach oczywiście mojej cudownej inicjatywy Be loud GG, czyli amatorskich turniejów e-sportowych. Zorganizowaliśmy show mecz pousami. Czujemy? Macie, że sobie boro... Hater widzowie. Tak też było. Zabielski po walce na TikToku be like. Nie wiem, nie sądziłem, że zajdę tak daleko. Tutaj. Tutaj. Bardzo ładna opaska, Sylwek. Palermo, znana postać z serialu Dom z papieru. Ale tutaj nawet dobrze Sylwkowi z tą opaską. Taki arr. Taki dobry pirat z niego, drogowy. Ja pierdolę, co to jedzie. Jedzie, przecież to stoi w miejscu. Bardzo... Mamy wkurwia czat, nie? Bo zobacz, powiem ci tak. To jest kurwa manipulacja, nie? No. Bo tak, czat nie wie, jaka ty dla mnie jesteś na co dzień, nie? Przychodzisz na stream, przychodzisz na stream i udajesz miłą, co? A ja ciągle pamiętam, jak jest między nami. Pamiętam, jak jest między nami na co dzień i zachowuje się normalnie, tak jak jest na co dzień, nie udaje, nie? I ludzie mówią, o Sylwester, jesteś kurwa niemiły. Sylwester zachowuje się normalnie. Kiepski. Piję, żeby zapomnieć. Przekaz po... Co byś napisał? Że jesteś dla mnie niemiły. To pamiętam. Progowy w filmach czasami jest takim narzędziem wykorzystywanym przez niektórych, żeby przekazać pewną bardzo istotną wiadomość. Chcesz pomóc, byku? Zasubskrybuj... Jak coś, więc... Ale wiesz, co jest śmieszne, że te serwery... Przecież tak było. Gali, wiesz, momenty, że to druga klawiatura tutaj. Bardzo mi się podobało, fajne. Nie śmiej się swojej mema. Tatarski. Oje, oh yeah, WK. Draże, korsarze kokosowe. Sylwester. To miłe. Nikt kółka w wózkach sklepowych. A tak jest. To głupie. Nikt pewno staru... Sylwek, dobry chłopak, czy wrzut na dupie? Ani to, ani to. A to rozumiesz? Pewna staruszka w 2007 roku. Nie. Haj to potrącił. Na... Staruszka 2007. Oczekiwania, rzeczywistość. Ojoj, no cóż. Przewin. Ćwiczy widać z tobą. Już można powiedzieć. No szkoda, nie? Ale za to jak lepa na pandownie strzela. A wiesz co jest najlepsze? Że ona teraz jak wstawia zdjęcie na Instagram, to dalej są takie. No, ktoś zabroni, nie może sobie... Jeżeli to myślę, ta druga to się tam w 3 sekundy złoży, więc może jest to zagranie taktyczne, słuchajcie. Jesteś w trybie incognito. Witaj kumplu, co tu robisz? Remember this guy, this is... Słabe Sywek, niby zapraszasz Monikę, by dołączyła do streama, stara się uczestniczyć w twoim kontencie i przeszkadza, że za blisko siedzi, że próbuje coś skończyć. No nie, właśnie, ja się posuwam, żeby miała bliżej do mikrofonu. O to chodzi. Him now, feel old yet? The Weeknd, to nawet nie jest on. A czemu The Weeknd ma podbite oko? Pobity The Weeknd nie pojawił się na gali. To mogłoby wiele wyjaśniać. Kiedy coś ci się pojawiło, zamiast na ślub przyszłaś na walkę. A to bardzo ładne. Zus je fajnie, podobało mi się w ogóle. Pomimo, że przegrała, to wyszła i mówi: uuu, czuję się zajebiście, siemano, chcę dalej walczyć, znalazłam męża, siema, siema, Eluwina. I taka w ogóle, no tak na ludzie, fajnie to przyjęła. Kulturalnie chcę odpocząć w jacuzzi na basenie. Ten jeden starszy pan, który siedzi tam od... Co? Janusz Korwin. No tak, jak to jest w odcinku najlepszym na YouTube godzi. No nie, jak Korwin, jego Instagram. W ogóle Instagramy starszych ludzi z Lechem Wałęsą, naszym kochanym na czele. Ale to jest coś fantastycznego. Brat, dostajesz 100 zł od babci. Ty nic nie dostajesz. Brat i babcia. Kiedy pomogłeś mamie razem z bratem wynieść zakupy na trzecie piętro? Tak wyglądasz właśnie wtedy. Team X, ekipa, Team X left the YouTube. A bo ja wiem, storki teraz mogą nagrać, że im się nie podoba kawałek ekipy. Ty, dziewczyna, która ci się podoba. Główna w dniu dzisiejszym, w ogóle dojechaliśmy do końca głównej. Główna w dniu dzisiejszym, w ogóle chciałem powiedzieć... Nie, obejrzyjmy coś. Ludzie chcą, żebyś oglądała. Tylko powiedz, co ty lubisz oglądać?